Radek, jesteśmy właśnie na premierze filmu o Kubie Płaszczykowskim i mnie zastanawia, czy ty na przykład chciałbyś, aby kiedyś o tobie powstał taki film? So, film o mnie pewnie to byłoby takie bardzo duże połączenie futbolu, show biznesu, rock'n'rolla i tak dalej, więc pewnie byłby ciekawy, natomiast nie planuję, nie zastanawiałem się nad tym i taka to jest właśnie odpowiedź. A w ogóle była na przykład taka propozycja? Nie było. No dobrze, no to powiem ci, że trochę szkoda. Czego się spodziewasz po tym filmie i czy w ogóle jesteś fanem kariery Kuby Płaszczykowskiego? No bo też pamiętamy, że to jego pożegnanie było takie niesamowicie wzruszające, tam praktycznie wszyscy płakali. Tak, no dzieliliśmy razem szatnię Wiśle Kraków, ja pamiętam pierwszy mecz Kuby, razem zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, więc de facto dziś te nasze kariery były ze sobą splecione, więc zawsze Kubie kibicowałem, czy był piłkarzem Borussii, Dortmund, Fiorentiny, czy rozgrywał mecze w reprezentacji Polski, więc na pewno wyróżniał się tym, że zawsze, jak to się mówi, miał serce na dłoni, był bardzo szanowany przez kolegów zespołu, był prawdziwym kapitanem, ale myślę też owacje, jakie dostawał właśnie na Stadionie Narodowym, też mówiły o tym, jak bardzo kibice, jak wielkim darzą go kibice szacunkiem.